Choć Dzień Wszystkich Świętych dopiero jutro, to duże nekropolie w regionie już w poniedziałek przeżywały prawdziwe oblężenie. Mieszkańcy tłumnie wyruszyli na groby, by wykorzystać słoneczny dzień na ostatnie prace porządkowe przy grobach bliskich, kupić znicze i kwiaty i uniknąć tłumów we wtorek. Myśmy i wczoraj były i dzisiaj, bo tu mamy kilka grobów. Ale jutro jeszcze przyjdziemy. Jutro jeszcze przyjdziemy zobaczyć, czy się coś wypaliło, czy nie trzeba wkładów podokładać. Muszę jeździć do Katowic, do Pyskowic, do Gliwic. Także, bo rodzice leżą w Gliwicach, siostra w Pyskowicach, także ja już nie dam rady tutaj do znajomych przyjechać, dlatego dzisiaj przyszłam. Wiele osób odwiedziło cmentarze w poniedziałek również z uwagi na zapowiadane utrudnienia i zmiany organizacji ruchu. Kierowcy nauczeni doświadczeniem z poprzednich lat mają świadomość, z czym wiąże się przyjeżdżanie w świąteczny dzień samochodem. Większy ruch na pewno jest jutro, potem policja stoi i wstrzymują, no, kierują tam nas na inne parkingi, nie? Na Dolinę Trzech Stawów, bo tu jest fol. Czyli też podejrzewam więcej czasu schodzi, prawda? Tak. No tak, trzeba dreptać, dźwigać te torby, nie? Zawsze są korki, od strony Tychów jest strasznie daleko, znaczy strasznie długi ten korek, także no woleliśmy dzisiaj. Mówię, jutro na pewno przyjedziemy wieczorem sobie jeszcze zapalić to, co zgasło, także na pewno jeszcze jutro wieczorem odwiedzimy też. No już dzisiaj się spodziewaliśmy, że będzie tłok na cmentarzach, no a jutro to raczej nawet nie będzie gdzie zaparkować, a no i będzie dość ciasno i będzie też niebezpiecznie może na drogach, także woleliśmy załatwić temat dzisiaj i mieć już spokój. I jak się dowiedzieliśmy, wiele osób chciałoby spokój mieć też od przedświątecznych zakupów, za które, jak się okazuje, wcześniej można było zapłacić mniej. Odwiedzający groby dziś przyznali, że tegoroczne ceny znacząco poszły w górę i tylko odpowiednio wczesny zakup pozwolił nie przepłacić za kwiaty czy znicze. No na pewno jest drożej, ale jakoś nie przesadnie drogo. Tym bardziej, jak się wcześniej kupuje. No właśnie, chciałam zapytać, czy kupował pan wcześniej? No wiązankę to wcześniej zdecydowanie. Czyli zauważył pan, że jest różnica? Tak, ale w stosunku do zeszłego roku to jest, a tutaj w tej chwili no już się tak nie rozglądam za tym, bo już mam to, co trzeba. Choć wszyscy jednogłośnie przyznają, że cały zakupowy szał to nie najważniejsza część obchodzonego święta zmarłych. Ludzie przychodzą na cmentarze wcześniej również po to, by w dzień skupiający się na zadumie i refleksji nie targać ze sobą ciężkich toreb z wiązankami, a skupić się na tym, co wówczas najistotniejsze.